Tak jak obiecywałem, jak umawialiśmy się kiedyś, po zaprzysiężeniu przedstawiam Państwu osoby, które będą moimi najbliższymi współpracownikami, będą pełnić urzędy zastępców prezydenta. Dalsze zmiany i dalsze nominacje w dniu jutrzejszym, żeby tak Państwa trochę potrzymać w napięciu. Otóż pierwszym moim zastępcą będzie pan prezydent Tadeusz Chmiel, któremu podlegać będą inwestycje i infrastruktura. Drugą osobą, którą też Państwo znacie, jest pani Elżbieta Lęcznarowicz. Jej podlega edukacja i sprawy społeczne. A więc generalnie to są tak, jak było poprzednio, z małymi zmianami, bo to nie w 100% się tak będzie pokrywało. Nowymi osobami są pani Elżbieta Koterba, która będzie odpowiadała za rozwój miasta Krakowa, i pani Magdalena Sroka, kultura i promocja miasta. Kierowałem się dwoma rzeczami, przede wszystkim fachowością. Jak Państwo wiecie, nigdy nie miałem zwyczaju dobierania swoich zastępców i współpracowników według klucza politycznego, a według klucza merytorycznego. Panie są absolutnie merytorycznymi fachowcami w tych dziedzinach, którymi się zajmują. Wszyscy mają po sobą bardzo ważne projekty. Edukacja, no to jest jedna z najważniejszych dziedzin w życiu miasta, podobnie jak i sprawy społeczne, to jest ponad 1/3 budżetu miejskiego. Planowanie i rozwój miasta, to są te kwestie, na które zawsze Państwo zwracaliście uwagę. Tak naprawdę nominacja jest obowiązująca od 1 stycznia, więc do 1 stycznia prowadzę Biuro Rozwoju Krakowa, jestem prezesem zarządu tego biura i mogę powiedzieć, iż moje wykształcenie i przygotowanie zawodowe, czyli architekt urbanista, jak również doświadczenie w zarządzaniu, w pełni predysponują mnie do właśnie prowadzenia tego działu, który polecił mi pan prezydent Majchrowski. Przede wszystkim postawiłam sobie cele, które chciałabym w tej kadencji, możliwe, że uda mi się zrobić, mianowicie po pierwsze doprowadzić do uchwalenia studium zagospodarowania przestrzennego, pokrycia jak największą ilością planami miejscowymi miasta Krakowa, jak również to, co najbardziej boli wszystkich inwestorów, skrócenie czasu wydawania decyzji WZ. Jak wszyscy Państwo wiecie, jeśli chodzi o architekturę, to wydawanie decyzji pozwoleń na budowę, z tym nie mamy problemu. Natomiast stale słyszymy narzekania na temat właśnie decyzji WZ i moim celem jest, aby ten czas zminimalizować tak, aby inwestor w możliwie najkrótszym czasie otrzymywał te decyzje. Mam duże doświadczenie ze względu na to, że zajmowałam się projektowaniem. Do tej pory prowadziłam duże projekty z zakresu planowania przestrzennego, nie tylko w mieście Krakowie, ale również i okolicznych gmin, zarówno studiów, jak i planów zagospodarowania, jak również projekty inwestycyjne, zarówno zespołów mieszkaniowych, jak i obiektów komercyjnych. Główna istotna zmiana to uporządkowanie i sektorowe zarządzanie całym obszarem związanym z tym wszystkim, co oddziałuje na wizerunek Krakowa. Poczyniliśmy już przez ostatnie lata kroki, które myślę dobrze zostały przyjęte, jeżeli chodzi o budowanie wizerunku Krakowa w oparciu o kulturę, i tą drogę będę chciała kontynuować.